Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. W tej części kursu chciałem powiedzieć kilka słów na temat noda o nazwie gamma. Ten nod jest, jak wspominałem, przydatny do odkrycia pewnych fragmentów obrazka, które normalnie są zakryte np. w niedoświetlonej strefie. Mam tutaj zdjęcie siatki wykonane podczas pewnych wolnych dni. No i teraz, aby użyć noda gamma, należy go do sceny dodać. Znajduje się on w grupie kolor i nazywa się po prostu gamma. Standardowo pobiera na wejście obrazek oraz parametr określony właśnie poprzez gammę. I standardowo gamma równa 1 oznacza, że nic w obrazku się nie zmienia. A więc jest to taki jakby poziom 100% jasności pewnej względnej liczonej na całym obrazku. I teraz jeżeli taką gammę zacznę zwiększać, to mój obrazek zacznie się robić coraz ciemniejszy. Mam nadzieję, że to będzie widać, już został przyciemniony. I ta gamma maksymalnie może osiągnąć wartość 10. Zobaczymy, jaka będzie wartość obrazka. Oczywiście wszystko stało się całkowicie czarne. Minimalna wartość gammy to jest 1000 i odpowiada to poziomowi prawie całkowitej bieli, chociaż jak widać pewne punkty na tym obrazku nadal pozostają czarne. Jest to troszeczkę inne działanie niż w przypadku noda o nazwie Brightness Contrast, dlatego że gamma jednak nie wyjaśniła lub też nie wyciemniła dokładnie całości. Wartości gammy, które leżą w przedziale od 0 do 1, to są wartości, które obrazek pojaśniają. I to pojaśnianie odbywa się w taki dosyć ciekawy sposób, ponieważ liczona jest jakby całościowa jasność obrazka. Jest to dosyć specyficzny algorytm i to pozwala akurat w tym przypadku konkretnym zobaczyć, co kryje się za siatką, która powstała z niedoświetlonego zdjęcia. Zdjęcie było celowo niedoświetlone, aby ukryć tło. Tło, jak widać, nie jest zbyt ciekawe, ale już widać, że tam była jakaś barierka, że kryły się tam jakieś drzwi, czy też okienko od piwnicy, czy jeszcze jakiś inny element. Tak to wygląda. A więc używając tego parametru możemy na dość ciemnych zdjęciach w szpiegowski sposób wyciągnąć pewne informacje, które poprzednio były zakryte, a jednocześnie jasność pozostanie w pewien sposób ta sama. Dosyć ciekawy rodzaj noda, polecam uwadze. Dajmy gammę jeszcze, 0,3 na przykład. No i tutaj widać, że już jest całkowicie przepalona scena. Wszystko tonie w takiej jednolitej w miarę szarości, więc nie jest to najlepszy efekt. Ok, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.